W dniach od 15 do 17 maja bieżącego roku delegacja miasta Kielce odwiedziła Ukrainę. Wyjazd odbył się na zaproszenie naszego miasta partnerskiego w tym kraju. Winnica ciepło i radośnie przywitała gości z Polski bujnie kwitnącymi kasztanami i uśmiechami rodaków. Podróż za naszą wschodnią granicę odbyła się z kilku okazji. 15 maja w Winnickim Państwowym Akademickim Teatrze Muzyczno-Dramatycznym imienia Sadowskiego miała miejsce uroczystość poświęcona Dniu Konstytucji 3 maja oraz obchodom 5-lecia działalności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej. W uroczystościach wzięło udział dwóch ambasadorów, ambasador RP Henryk Litwin oraz Kornel Ionescu, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rumunii na Ukrainie. Podczas koncertu obecni byli także hierarchowie kościelni, biskup ordynariusz diecezji kamienicko-podolskiej biskup Leon Dubrawski oraz metropolita tulczyński i bracławski Jonafan, a także prezesi i członkowie polskich organizacji oraz redaktorzy polonijnych mediów z obwodu winnickiego, żytomierskiego, chmielnickiego i czerniowieckiego. Wśród wielu zaproszonych gości honorowe miejsce zajmowała kielecka delegacja. W trakcie koncertu wystąpiły zespół Kwiat Podola, działający przy Konfederacji Polaków Podola w Winnicy, rówieśnika konsulatu, Narodowy Zespół Tańca Barwinek, Żytomierska Akademicka Kapela Churalna Oreja, chór Sursum Corda, działający przy parafii Bożego Miłosierdzia w winnickiej dzielnicy Tiarzyłów. Podczas koncertu zabrzmiały znane polskie i ukraińskie piosenki, a także utwory upamiętniające niebiańską sotnię oraz bohaterów walczących obecnie o niepodległość Ukrainy. Drugą część koncertu uświetnił występ zaproszonej z Polski grupy Big Four Band, który zaprezentował szlagiery polskiej i europejskiej muzyki rozrywkowej. Podsumowaniem uroczystości organizowanych przez Polską Placówkę Dyplomatyczną w Winnicy był uroczysty bankiet, podczas którego reprezentacja naszego miasta wręczyła panu Krzysztofowi Świderkowi, konsulowi generalnemu RP w Winnicy, list gratulacyjny z okazji jubileuszu od Wojciecha Lubawskiego, prezydenta miasta Kielce oraz pamiątkową płaskorzeźbę autorstwa Kieleckiej Pracowni Artystycznej. 16 maja bieżącego roku delegacja miasta Kielce uczestniczyła w 7. edycji wydarzenia pod nazwą Dzień Europy. Przedsięwzięcie to cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Winnicy, artystów oraz gości zagranicznych. Jego celem jest promowanie idei i inicjatyw proeuropejskich oraz pogłębianie więzi między Ukrainą i Unią Europejską. Festiwalowy charakter uroczystości obejmował liczne koncerty, tańce, pokazy, projekty artystyczne oraz uliczne defilady. Miasto Kielce wspólnie ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód oraz przedstawicielem Kieleckiego Stowarzyszenia Ormian w Polsce aktywnie uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Na kieleckim stoisku przygotowanym wspólnie przez miasto Kielce oraz SIEW były rozdawane materiały promocyjne, gadżety oraz drobne upominki przekazane przez świętokrzyskie instytucje, w tym regionalną organizację turystyczną, Targi Kielce oraz kieleckie uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Przedstawiciel UJK, wykładowca akademicki oraz filmoznawca Andrzej Kozieja wcielił się w postać Zagłoby, czym zaskarbił sobie popularność wśród licznych odwiedzających. Niedziela 17 maja stała pod znakiem spotkań z rodakami z Podola. Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej delegacja spotkała się z członkami Konfederacji Polaków Podola, wraz z którymi złożyła wieńce przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu oraz ofiarom mordów stalinowskich w latach 30. XX wieku.
Kontynuacją Polskiego Dnia było uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach początkowych Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy. Najmłodsi popisali się swoimi umiejętnościami scenicznymi, przygotowując dynamiczne wykonanie kilku znanych polskich wierszy dla dzieci, m.in. Rzepki Juliana Tuwima. Uczniom wręczone zostały dyplomy oraz drobne upominki w postaci kieszonkowych słowników polsko-rosyjskich oraz słodyczy. Spotkanie zakończyło się tradycyjnym, wzruszającym występem chóru Kwiat Podola.